ładny, ładny. Duży, 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 duży. No cześć, witajcie w kolejnym materiale. No jak widzicie, pogoda taka szarówka trochę. No powiem wam, że już łapię, ja wiem, z 5 godzinek. Z rana wiało, padało, także lekko nie było. Ale rybki odpaliły. Główny cel oczywiście szczupak, także oglądajcie i zobaczcie, co udało się połapać. Patrzcie, jest szczupak. Pierwszy rzut. I od razu zebrał. Mucha jeszcze była sucha, także bardzo wolno tonęła. A tu proszę. Było widać, jak złapał w ogóle. Ale wpadł zielsko. No taki szczupaczek 7 dych. No zobaczcie, pierwszy rzut. Goda masakra. I od razu akcja. Miarka pokazuje, już wam mówię, 78 cm, także naprawdę fajne. No to zobaczcie, 7-8, naprawdę w pierwszym rzucie mucha po prostu zaczęła wodę łapać, delikatnie przytapiała się. A tu proszę, pokazał się znikąd, zebrał, no nie było to mega ten branie agresywne, no ale zebrał 7-8, także mega sztuka, mega cieszy. Mam nadzieję, że kolejne rzuty też dadzą jakieś branie, także nic, oglądajcie dalej. No słuchajcie, rybka odpoczywa w podwieraczku, tutaj wam pokażę. Na co wzięła, to jest flyjerk 45 cm, także duży kaliber, główka epoksy, także mega wolno tonąca. No jak widzieliście, no bardzo wolniutki opadzik, także no nic, rybka cieszy, puszczamy ją, no i co, macham dalej. I poszli. Siedzi, patrzcie, jest. Tylko ruszyłem i od razu jest. Ale delikatnie wziął, naprawdę delikatnie. Zmieniłem kaliber teraz na ciutkę większy. O, ładna sztuka. Bito 8 dych, podejrzewam. Ale mówię, zmieniłem na kaliber, znaczy większy, czy też 45, ale ten. Ale taki masywniejszy trochę. I zobaczcie. Ładna sztuka. Chodzi to wora, dziadzie. Zobaczcie, zmierzymy rybkę, miarka pokazuje 85 cm dokładnie, także naprawdę fajna sztuka już. No zobaczcie, łapię może z 20 minut i tu proszę, drugie branie, podobne do pierwszego brania, bez agresji jakieś, wyszedł od razu, widać sobie złapał, no ale co, no kaliber większy, także jeśli jest nadzieja, mówię wam, pogoda jest masakra, teraz jestem za drzewką, także tutaj tak nie wieje, a ogólnie na wodzie to jest po prostu masakra. No i co, jak widzicie, kolorek zupełnie inny już, za chwilę wam go pokażę. A rybka wraca do wody, także nic. Zobaczymy, czy jeszcze większa będzie. Idzie? Idzie. Pięknie. No jak widzicie, tym razem też kaliber 45 cm, ale taki bardziej masywny. No i co, kotwa z tyłu, kotwa z przodu. Był wpięty na tą przednią. Także no zobaczcie, główeczka z wolnym opadzikiem zrobiła robotę. Jest, patrzcie, był, ale ładny szupak, ulu, ładny. To był ładny szupaczek. Ale jak leniwie złapał, no. Ale czułem, była chwilę na kiju. Także może poprawi. Dawaj, dawaj, popraw. Jest. O, to jest gruba ryba, naprawdę gruba ryba. Teraz go dokładnie widziałem. Ale strasznie leniwie łapie. Był ładny, ładny. Spod samego zielska wylazł, no. Zobaczcie mu jeszcze raz. I dobre 70. Jak widzicie, pogoda masakra.
Ole ładny, uuu. Ole ładny, duży. To jest ten, który miałem wcześniej. Zostawiłem go dosłownie na pół godziny. Zobaczcie, jak pogoda szaleje. I wróciłem teraz, ale wróciłem z dużym kalibrem. Wtedy łapałem na mniejszego. I powiem wam, że to może być metrowa ryba. Jak się nie mylę, chociaż może pod metr. Mam nadzieję, że nie spadnie. Nie, nie będzie metrowa, ale będzie blisko. Piękna torpeda. I duży kaliber zrobi robotę. No zobaczcie, właśnie go zmierzyłem. 93 cm. No powiem wam, że jest tak gruby, że myślałem, że to jest metrówka. Ale powiem wam, że naprawdę pierwsze dwa brania, co brał, widziałem, jak brał. Naprawdę delikatnie, jak nie wiem, ale teraz dużego, jak założyłem mu duży kaliber, potężnie przyłożył. Także rybka mega cieszy, naprawdę. Do tego jeszcze miałem dwie spinki, dwa mi spadły. Także jest naprawdę ciekawie, łapię już w sumie, ja wiem, z 3 godzinki. Także jest grubo, no nic. Rybkę puszczam i łapię dalej. Zobaczcie, co robi. Także pokusił się na grubo. No już idziesz, idziesz. Odpoczął w podbieraczku oczywiście. Także zobaczcie, piękności. I poszli. Jest, wziął. Ale złapał się. Patrzcie, spadł, no ładny, jest 8 przynajmniej. Ale znowu jakie słabe branie, widziałem te branie w ogóle. Ale może poprawi. No mówię, z 8 być na pewno. Jest, wziął. O, ładny, ładny. Duży, 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 duży. Patrzcie, wróciłem w to samo miejsce, co byłem rano. I patrzcie. Duża ryba. Podejrzewam, że może nie metr, ale z 85 90 będzie. Ładny jest. Tylko żeby nie spadł. Zielska jest. No jest, jest. No zobaczcie, rybka w podbieraku. Mówię, jest dość ciekawa. Niestety przy podbieraniu bateria padła. Także nic, rozstawiam stojak, matę i ogień, pokażę wam go. No słuchajcie, kolejna 90. Równiutko 90. Już się wypiął, także muszka, jak widzicie, ta sama. No to zobaczcie, kolejny klamot. Równiutkę 90, także naprawdę piękna sztuka. Wróciłem do tego miejsca, co byłem z samego rana, także byłem dalej. Robiłem rundkę, no porobiłem ranie, jak widzieliście. No zaszedłem, mówię, że tutaj obskoczę jeszcze raz, porzucam. A tu proszę, zachodzę na to samo miejsce co rano. Pierwszy rzut i branie, kolejne. Także zobaczmy, tym razem większa sztuka. Gruba, jak nie wiem. Płetwogonowa z żarta trochę. No ale druga 90 dzisiaj. A to pierwsza, co miała 90, to miała 94, 93, bo mówiłem wam 93, a na zdjęciu patrzyłem, jest 94, także nic, rybka wraca do wody. A ja tu jeszcze obskoczę parę miejsc. Zobaczymy, może jeszcze coś fajnego wpadnie. No zobaczcie, następna duża sztuka. Kolejna, która pokusiła się na ten kolor czerwono-pomarańczowy. W dużym kalibrze. Także widać, że kusi się te duże. Czwarte branie dużej sztuki. Trzy wyjęte, jedna mi spadła. No ale mówię, to co spadło, no przynajmniej 80. Przynajmniej, ale to mówię, to wyskoczył i się wypił, ale podejrzewam, że z 8 dych na pewno miał. Także nic, no wraca do wody. Jeszcze mam z godzinkę łapania. Zobaczymy, czy jeszcze coś ciekawego uda się złapać. No słuchajcie, no ja już zakończyłem, takie małe podsumowanie. Ogólnie jak widzicie, szarówka się zrobiła, przyszła gruba chmura, zaczęło padać, mocniej wiać, schowałem się za krzakiem, żeby coś nagrać. No i co, takie małe podsumowanie, ogólnie jak widzieliście, wszystkie brania praktycznie pod samym brzegiem, woda stojąca prawie, że co, max, ja wiem, 2 metry głębokości,
No i co, duże przynęty się zrobiły robotę. Miałem też kilka brań na przynęty 30 cm. No ale niestety nie udało się nic wpiąć. No ale suma summarum udało się zrobić w sumie, nie wiem, 8-9 brań. No ale jak widzieliście, same konkrety. Także nic, zapraszam do subskrypcji kanału. No i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.